Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Nie ma jak gotować. Dzisiaj taki odcinek specjalny, poświąteczny, posylwestrowy. Naszym gościem jest Jerzy Kralkowski, znany fotograf, pracujący na co dzień we Włoszech, ale też w Polsce. Podpowie nam, jak przygotować spaghetti. Niby proste, włoskie danie, ale jednak nie całkowicie. Dlaczego nie proste? No bo przede wszystkim niekoniecznie spaghetti. Włosi używają wielu, wielu różnych rodzajów makaronów. Od makaronów długich i one są cieńsze, grubsze, do makaronów krótkich, które w zależności od jakiego sosu użyjemy, to wykorzystuje się inny rodzaj makaronu, bo te makarony mają taką charakterystykę, że inaczej się do nich przylepia ten sos. Włoskie i trochę polskie. Włosi są ogromnymi tradycjonalistami, więc każde odstępstwo od takich tradycyjnych, typowych receptur dla nich jest potwornym przestępstwem. Postaram się ją troszeczkę dostosować do polskiej tradycji, do polskich smaków. To będzie makaron, który się nazywa po włosku alla matriciana, od włoskiego miasta, dosyć słynnego ostatnio w przykry sposób, bo tam było ogromne trzęsienie ziemi, to miasto zostało praktycznie zniwelowane, a w którym powstał ten rodzaj sosu. Sos jest alla matriciana i to jest sos, owszem, pomidorowy, ale dodatkowo się do niego dodaje różne składniki, które powoduje, że ma taki ciekawy smak. A co potrzebujemy, żeby przygotować ten konkretny sos? Potrzebujemy bardzo niewiele składników. Dobre pomidory bez skórki, podgardle, w tym wypadku lekko podwędzone, włoski ser owczy, tak zwany pecorino, ostra papryka i białe wino. No i oczywiście we włoskiej kuchni praktycznie nigdy nie może brakować prawdziwej oliwy z oliwy. To są tak zwane bucatini, to są rodzaj spaghetti z dziurką w środku, tutaj widać. To się nazywa bucatini alla matriciana. Woda osolona i wodę się soli we Włoszech tylko i wyłącznie grubą solą, a nie zwykłą cieniutką solą. Wsypujemy do niego garstkę soli i ona sobie tam będzie się gotować dla nas. Pierwsza część przygotowania sosu to jest pokrojenie tego portgardła. Zrobimy z niego takie grubsze zapałki. Pokroimy go mniej więcej w ten sposób. Czy makaron z sosami różnego rodzaju to jest danie świąteczne, czy to jest danie codzienne dla Włochów? Generalnie jest to codzienny posiłek właściwie we wszystkich domach. Oczywiście włoska kuchnia się bardzo różni, bo to jest bardzo długi proces, także południowa kuchnia jest trochę inna niż północna kuchnia. Ale powiedzmy, że na pewno od Rzymu w dół makaron to jest obiad. Króluje. Tak jak u nas kotlet schabowy z ziemniakami i z kapustą. No, prawdopodobnie tak. Amerykanie mają takie określenie junk food, czyli takie bardzo szybkie jedzenie. Mhm. Bo faktycznie taką miską makaronu można zastąpić pierwsze, drugie, trzecie i deser. Tak. Sycące na pewno jest bardzo. Bardzo sycące, bardzo szybkie jedzenie. W przeciwieństwie do tak zwanego junk food, czyli jakiegoś hamburgera z McDonalda, to włoska kuchnia jest uważana za bardzo zdrową kuchnię. Bo te makarony chyba też nie do końca są takie fit. Włosi na przykład jedzą mięso praktycznie bez niczego. Potrafią wrzucić na patelnię z odrobiną oliwy i odrobinkę chleba i nic więcej. A przy okazji jednak jedzą bardzo dużo jarzyn. Surowych i gotowanych. Także sałat różnego rodzaju. Różnego rodzaju sałat, szpinaki, potrafią to też przyprawiać fajnie. To jest zdrowa dieta. No, zresztą widać, Włosi żyją często powyżej 90 lat spokojnie i nawet ci nowocześni mają dłuższą szansę tak, żyć. Kuchnia tradycyjna i taka swojska też prawie. Swojska w sensie, że bardzo włoska. Mamy tu kilka składników. Wystarczy je wrzucić razem do patelni i wydaje się, że to jest gotowy sos i makaron. To nie jest dokładnie tak, bo wybór makaronu jest bardzo ważny i mimo, że jesteśmy w Polsce, to jednak nie chcę tutaj robić propagandy dla włoskich producentów, ale ten włoski makaron z prawdziwej mąki, to durum, ma zupełnie inny rodzaj konsystencji. Przygotowaniu się nie rozgotowuje praktycznie nigdy, a rozgotowany makaron to jest wielkie przestępstwo włoskiej kuchni. Trochę oliwy, tak żeby ona nie było jej za dużo, ale jednak żeby wypełniła nam dno patelni. I od razu wrzucamy nasze podgardle. I teraz rozgrzejemy tylko patelnię na początku. O! I on się zacznie pocić. Ten przepis po raz pierwszy został zapisany w książkach kucharskich w 1927 roku. W starych przepisach jest on również na boczku wędzonym, także można spokojnie
w ten sam sposób w Polsce wykorzystać bezdomnych bożych. Nie będzie to jakieś potworne przestępstwo. Natomiast no, jeżeli chce się naprawdę tradycyjnych składników, to jednak... To trzymamy się przepisu, ale jak chcemy minimalnie zmodyfikować, to możemy użyć tego. Dokładnie. Można użyć również cebuli. Mój pierwszy makaron był z ketchupem. O! Co zostało przyjęte bardzo źle i gotowałem makaron, do niego dorzuciłem ketchupu, pomieszałem to wszystko i tak fajnie wyglądało. Popatrz, jakie to proste, a to nie jest dokładnie tak. To nie jest dokładnie to, jak mówię. Włosi bardzo dbają do dzisiaj, żeby te składniki były jednak dobrego pochodzenia, żeby te pomidory były prawdziwe, żeby to mięso było dobrane. Dobra kuchnia to są dobre składniki. I spaghetti, znaczy nie spaghetti, tylko makaron, bo... Tak, ja cały czas mówię spaghetti, bo my w Polsce mówimy spaghetti, no. Jemy makaron z sosem, mówimy spaghetti. No ja wiem, no ale to jest... Teraz będę się pilnować. Powiem Wam więcej, makaroni to nawet to jest konkretny rodzaj makaronu, a po włosku makaron nazywa się pasta. Na pewno w pewnym momencie ten makaron, który też Wam dzisiaj zrobię, czyli tak zwana la carbonara, to jest makaron, który bardzo długo nigdy mi nie wychodził. I w tym momencie, któregoś dnia byliśmy w takiej niewielkiej restauracji studenckiej i dostaliśmy ten makaron i on był tak wspaniały i taki oblepiony tym takim kremowym sosem, że ja w tym momencie głośno powiedziałem przy znajomych: nie, no tutaj kucharz na pewno dodał śmietanę. Jak kelner to usłyszał, to mnie wziął za fraki, zaciągnął mnie do kuchni i powiedział: o, następny to mówi, że dodajesz śmietanę. Na co kucharz kazał mi podejść i powiedział: wiesz, tutaj jest tylko jedna rzecz, którą ja dodaję. Włosi mówią: olej z łokcia. Olej z łokcia to znaczy, że trzeba dużo mieszać. Mm-hmm. I faktycznie pokazał mi, ja Wam to potem wytłumaczę, że żeby osiągnąć ten taki rodzaj takiego bardzo kremowego sosu, to trzeba potem to bardzo specyficznie mieszać, dopóki on właśnie się dokładnie nie zrobi z niego taki gorący kogiel, mogę było to powiedzieć, ale to już. W naszej działalności w kuchni przygląda się Agnieszka, która zaprosiła Jurka do Bochni, za której sprawą Jurek pokazał swoje piękne fotografie. Agnieszko, a dla Ciebie makaron, bo pewnie Jurek nieraz przygotowywał i miałaś okazję skosztować, który był najlepszy? Zawsze marzyłam o carbonarze, ale dla mnie makaron to jest najlepszy z owocami morza, z muszelkami tak zwanymi. I to tym mnie kupił. Najlepsza rzecz i za każdym razem jak jestem w Rzymie, to po prostu no, musi to być. Taka mała anegdotka. Ja miałem przez wiele lat wspaniałego przyjaciela Polaka, który był doskonałym muzykiem. Objechał cały świat, pracował w Japonii, ale myśmy się poznali we Włoszech i długo byliśmy przyjaciółmi. Nie ma go niestety od paru miesięcy, bo umarł na zawał serca, młody człowiek. Natomiast on owoce morza nazywał robaczki. Zrobiliśmy makaron z robaczkami, więc taki był smak. No i zawsze jak Janusz był u mnie, czy ja byłem u nich, to Janusz prosił, żebym zrobił mu makaron z robaczkami. I teraz kolejnym elementem jest to, że wlejemy trochę tego winka. I spowodujemy, że ono odparuje. Czyli na tym mocniejszym ogniu musimy teraz odparować to białe wino, które spowoduje, że ten smak się stanie taki bardziej okrągły, bardziej miękki, a jednocześnie ta lekka kwaśność tego białego wina odtłuszczy nam cały ten tłuszcz, któryśmy tutaj wykorzystali. Podgardle mamy gotowe, natomiast my je wyjmiemy teraz z tej patelenki. Czyli będzie bez tłuszczu, tak? Będzie bez tłuszczu, ale to nie jest tak do końca, bo nam ten tłuszcz jest bardzo potrzebny. Zaraz zobaczycie dlaczego. Zaczniemy dobrze podgrzewać wodę, bo to już jest czas, żeby wrzucić makaron. Paprykę wrzucamy w całości. O. I teraz uwaga, jeżeli ją przekroicie, to wszystkie nasiona muszą być wyrzucone z środka, bo są bardzo ostre. To już jest bardzo ostra papryczka, więc ją wrzucamy sobie do środka. I teraz dodamy pomidory. I teraz, ponieważ to są pomidory w całości, ale bez skórki, które Włosi nazywają pelati, czyli łysole, bo są właśnie bez skórki, czyli zostały
to Włosi ręką je w ten sposób rozgniatają do patelni. Gotujemy aż do rozgotowania. Potrawa, którą robimy, jest dla dwóch osób i to jest mniej więcej 30 deko makaronu. I teraz to jest bardzo ciekawy moment, bo Włosi wrzucają makaron w ten sposób. I jak tylko makaron zaczyna lekko mięknąć, to on się sam zacznie kłaniać. Ułoży, prawda? Ułoży się ładnie w środku. Czyli na siłę nie trzeba go trzymać? Absolutnie. On i tak się gotuje na parze, która wychodzi z garnka, więc to naprawdę jest to samo. Dodaje się do gotowania odrobiny oliwy, żeby on się mniej kleił. Więc po prostu trzeba patrzeć, czy makaron jest miękki. Pomidory praktycznie rozgotowane. Sos się zagęścił. Dodamy do niego teraz trochę pecorino. Zmniejszymy mocno ogień, żeby już się nie gotował. Sprawdzimy, czy nasz makaron już jest dobry. Odlejemy go. Przelewamy zimną wodą? Absolutnie nie. On dochodzi i jak przelejemy, to sos się nie połączy. Podlewamy odrobinę oliwy na nogarka, żeby nam się ładnie ślizgnął makaron. Wrzucamy makaron. Od razu wymieszamy go z odrobiną oliwy. Teraz do niego wlejemy nasz sos. Znowu wymieszamy. Właśnie to jest to olio di gomito, czyli ten olej łokieciowy, jak mówią Włosi, czyli staranne mieszanie składników, żeby nadal on oblepiał makaron. Teraz na sam koniec dodajemy nasze podgardle. I wsypiemy podgardle razem z jego sosikiem. I po raz kolejny wszystko wymieszamy. Możemy jeszcze odrobinkę, takie podduszenie. Teraz go. I teraz nakładamy makaron. Na ogół ten, który gotuje, ma najlepiej, bo jak już nałoży wszystkim innym makaron, to cała część sosu pozostaje na dole. Ale jak się jest dobrym kucharzem, to się potem rozdaje. Nakładanie też w umiejętny sposób, żeby on się pięknie prezentował na talerzu. Nie Włosi, ale Francuzi mówią, że dobra kuchnia powinna zaspokajać wszystkie zmysły. Wzrok, zapach, smak. To jest końcowa część. Bardzo.